Witam, witam! Z tej strony MWK, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Jak możecie zauważyć, znajdujemy się w naszym Minecrafcie. Oh yeah, pewnie się zszokowaliście, jak zobaczyliście dzisiejszy tytuł. Tak, słuchajcie, seria 1000 mobów versus budowla właśnie powraca, więc możecie strzelić łapkę w górę w tym momencie, bo jeżeli będzie ich dużo, to będzie więcej odcinków, a wiecie, że możliwości w tej serii jest naprawdę wiele, ponieważ jak możecie zauważyć, mamy taką arenę. Patrzcie, jaką arenę, słuchajcie, Smurfik zbudował. Możecie podziękować Smurfikowi, wbijając na jego kanał, bo naprawdę bardzo, ale to bardzo mi pomógł i z modyfikacjami, i z tą mapą, więc dzięki Smurfik, ja też ci dziękuję, tak na nagraniu, hehe. No, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy, słuchajcie, walczyli z ognistym ogrem. Tak, będziemy w tej serii, bo to jest sezon drugi w ogóle. Sorry, że tak chaotycznie się witam, ale trochę jestem podjarany, bo serii naprawdę, no z rok nie było. No rok minął, jak wypuściłem pierwszy sezon, dlatego postanowiłem, że zrobię drugi i słuchajcie, w tym sezonie będziemy brać, słuchajcie, potwory z modyfikacji, więc jeżeli wam się pomysł podoba, zasubskrybujcie mój kanał, bo będzie mi wtedy miło, bo dużo osób ogląda moje filmy nie subskrybując, a wiecie, a klikając właśnie w ten czerwony guziczek, możecie się przyczynić do tego, że może kiedyś wbiję 1000 subów, hehe. No, ale słuchajcie, dobra, więc tak to generalnie wygląda. Tutaj jest spawn, w tym miejscu będziemy się spawnić i tutaj też będziemy mogli sobie tędy schodzić na dół, będziemy musieli zrobić domek, w którym, słuchajcie, będziemy musieli, nie będziemy mogli mieć dachu, więc w sensie zbudujemy może wieżę czy coś, coś się wykmini. Pewnie się zastanawiacie, co będziemy w dzisiejszym odcinku budować i jak będziemy to budować, bo nie wiem, czy pamiętacie, możecie napisać, czy... O, inaczej, zagłosujcie w ankiecie, czy widzieliście pierwszy sezon tej serii. W sumie to nie wiedziałem, że to będzie jakiś drugi, ale generalnie chodzi o to, że to jest dosyć istotne, bo zmiany będą na takiej zasadzie, że domek, który my dzisiaj zbudujemy, będziemy budować na game modzie, ponieważ mamy bardzo dużo fajnych, przyjemnych itemków, które możemy wykorzystać i game mod sam w sobie, latanie jest łatwiejsze, słuchajcie, szybciej się buduje i przyjemniej, dlatego... Siema... Siema stary, co tam? What the fuck? Więc możecie zagłosować w ankiecie, czy widzieliście, a my przejdźmy, słuchajcie, już do odcineczka, bo to był długi wstęp, ja wiem, to był długi wstęp, a teraz zaczynamy. O, tak jak widzicie, Smurfik zrobił mapę 1000 mobów versus budowla, a tutaj mamy itemki, w które będziemy dzisiaj używali właśnie walcząc z ognistymi trollami, tak, więc ja może na razie nie będę ich ubierał. O, tutaj macie informacje, zostaw łapki. No, więc ja jeszcze nie będę ich ubierał, ubierzemy je dopiero wtedy, kiedy zbudujemy, słuchajcie, swój fort, swój domek. W sumie nie wiem, co zbuduję, jeszcze nie mam pojęcia, co zbuduję, to się okaże. Te bloczki wszystkie diamentowe, na tych diamentowych bloczkach będą się respić właśnie te ogry i akcje wygląda... What the... co chodzi? Ej, o co chodzi? Co się stało? Widzieliście to? Czy wy to widzieliście? Ej, to było mega dziwne, to było mega dziwne, ale generalnie na każdych tych bloczkach diamentowych respią się potwory i tych punktów jest więcej niż w tamtym sezonie, bo w tamtym sezonie były tylko 4, tutaj jest ich, słuchajcie, 4, jest ich 7, tak, jest ich 7, po prostu, nie, jest ich jeszcze więcej, bo tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dobra, nieważne, nie chcę mi się liczyć, nieważne, ale jest dużo więcej tego, więc dużo więcej też będzie mobów, nie wiem, czy będzie ich 1000, ale dobra, nie będę przedłużał, zbudujmy, słuchajcie, swój, o, ubrałem się, okej, w sumie to dobrze, że się ubrałem, zbudujmy sobie swój domek, tak wyglądam, i kurde, rycerz, aka wojskowy MWK, dobra, więc od czego byśmy zaczęli, skoro walczymy, słuchajcie, z ognistym trolem, to przydałaby się nam na pewno fosa. Fosa na pewno nam się przyda. Problem jest w tym... O, jak ja zapierdzielam w tym zarąbiście, ale sztos. Problem jest w tym, że tutaj mamy już bedrock. Myślę, że od następnej mapki może to poprawię, żeby było, wiecie, jakby więcej możliwości, bo tutaj będziemy spać. A nie, ty, nie, jednak tak nie jest, okej. Okay. W niektórych miejscach tak może być, bo wiecie, no jest to, słuchajcie, początek serii, jakby dużo rzeczy będziemy na bieżąco zmieniać. Jeżeli macie jakieś propozycje, co byśmy mogli robić w odcinku, albo, słuchajcie, jakie potwory byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku, to bardzo serdecznie was zapraszam do pisania tego w komentarzach, ponieważ wyświetlicie się w następnym odcinku, jak wybiorę wasz komentarz, to raz, dostaniecie ode mnie pozdrowienia, a ja będę miał troszkę z głowy, bo powiem wam szczerze, że modów i mobów
które są właśnie na tej paczce do tej serii, jest naprawdę dużo, więc co byście nie napisali, jestem w stanie, słuchajcie, zrobić tego 1000 i no zarąbiste, to mi się naprawdę podoba, sztos, serio, jaram się tą serią, bo widziałem, że poprzedni sezon wam się bardzo podobał, no i właśnie tak spontanicznie w zasadzie wpadłem na pomysł, żeby to reaktywować. No dobra, mamy fosę, fosa musi być, bo wiecie, będziemy walczyć z ognistymi, wiecie, do tybi, no ogrami. Zrobimy sobie może tutaj taki obsydianowy, nie do końca mur, bo one nie wejdą, te ogry są duże, one nie mają jednej kratki jak gracz, tylko troszeczkę, słuchajcie, są większe jak to ogry, no i śmierdzą generalnie, śmierdzą trochę, jak widzicie mamy też tutaj różne moby z modyfikacji, no bo jest tutaj tego naprawdę dużo, tak jak wcześniej mówiłem, nie będę się powtarzał, no, ale mamy tutaj też zwierzoczki, mamy fajny lasek, no myślę, że mapa jest przyjemniejsza niż ta... Ta mapa jest lepsza, słuchajcie, niż była poprzednio, bo poprzednio to też była taka niby na szybko, ja ją niby miałem zmieniać i w końcu została, a tutaj mamy chociaż, słuchajcie, jakoś to wygląda, no mi się podoba, nie wiem co to za słup, serio, nie mam pojęcia, to chyba coś było kopiowane, w sensie, no, żeby wszystko działało, wiecie o co chodzi. A ja wam do najważniejszego nie powiedziałem, mamy wajchę, w poprzednim sezonie była wajcha do spawnowania, tutaj też ona jest i mamy czystkę, czyli wiecie, że wszystko zabija, więc generalnie będziemy musieli być tam, pospawnować trochę i wrócić sobie tutaj. Dobra, okej. Tak to tu już zrobiliśmy. Myślę, że teraz możemy sobie zrobić szkła. Zróbmy sobie tutaj szkła, żebyśmy mieli widok, słuchajcie, tutaj na wszystko, co będzie nas otaczać, a uwierzcie mi na słowo, że będzie rzeźnia i to taka naprawdę gruba. Ja mam, słuchajcie, bazukę, tak, mam bazukę, to jest zarąbiste właśnie w tym sezonie, że będą modyfikacje i to nie byle jakie, naprawdę, uwierzcie mi za słowo, więc oglądajcie, słuchajcie, tą serię z playlisty i udostępniajcie, będzie mi niezmiernie miło. Dobra, okej, tutaj tak zrobimy, okej, więc mniej więcej jest spoko, musimy sobie zrobić jakieś schody, żebyśmy mogli sobie tutaj wejść na górę, o nie tak, o dobra, w sumie to tak, bo to będzie dosyć wysokie i tutaj już bym proponował dać jakiś inny bloczek, na pewno, słuchajcie, chciałbym wykorzystać to, no to bym chciał wykorzystać, bo to nam się na pewno dookoła tutaj, słuchajcie, przyda, żeby nam właśnie te kurde ogry nas nie atakowały za mocno, w sensie, wiecie, nie będziemy tym spamić, żeby też mogły się tutaj dostać, bo to jest w zasadzie, to wygląda tak, że pewnie się zastanawiacie, jaki jest sens tej serii, jeżeli ktoś nie oglądał pierwszego sezonu, no nie ma jakby sensu, będziemy po prostu, będziemy patrzeć, jak reagują dane potwory, jak jest ich dużo, a ich jest naprawdę będzie dużo, przy tym dobrze się bawiąc, nie, tak jak widzicie, budujemy sobie bazę, jest fajnie, o, jeszcze możemy takie coś dać, mogę to dać, czemu nie mogę? A, to... Aha, to tutaj mogę dać. No dobra, okej, okay, to dam to damy na rogach. Wydaje mi się, że one nie powinny przejść przez to, co my tu im zbudowaliśmy. Z tego, co wiem, to one wybuchają, ale nie wiem, czy będą wybuchać, więc to się okaże. Myślę, że coś takiego by mogło nam wystarczyć w zupełności, ale, słuchajcie, jeszcze naokoło do tego musimy zrobić sobie... jakiś, no musimy po czymś chodzić, nie? W zasadzie to ja nie mam pojęcia, co ja zbudowałem, wiecie, pierwszy odcinek, no też możecie pisać jakby pomysły na budowlę, bo to nie jest serio łatwe coś wymyślić, wiecie, z dnia na dzień tak, o pyk, a zbuduję sobie domek, no wiecie, to nie jest tak kolorowo, więc nie zdziwcie się, że na miniaturce było coś innego niż jest, słuchajcie, tutaj zbudowane, bo tak jak mówiłem, to jest taki rozgrzewkowy odcineczek, jak będzie serio, będzie duże zainteresowanie, to będzie ta seria nawet co drugi dzień, nie? Serio, bo jakby jestem w stanie takie coś dla was zrobić. Dobra, mi się wydaje, że możemy zacząć, w sensie, kurde, w sumie wywalone w tą bazę, żebyśmy mogli się gdzieś schować. Ja wezmę sobie tylko może troszkę bloczków. Weźmy sobie troszeczkę bloczków, bo one nam się przydadzą. Weźmy sobie dirta. O, dirt to jest spoko ten, dobra. I możemy, słuchajcie, chyba zaczynać. Tak mi się wydaje, że możemy zacząć. Tylko może zróbmy sobie jeszcze tu wejście. Okej. Ja pierw zespawnię je, słuchajcie, a później dopiero wbijem sobie na górę. Ja jeszcze to wiecie, jeszcze nie mam do końca pomysłu, jak to można zrobić, bo chciałbym, żebyście widzieli, jak się te właśnie moby spawnują. A patrzcie, ile tego tutaj jest. Czy wy to widzicie? I to się ciągle respi.
Ciągle się respi. Tyle mamy, kurde, ognistych ogrów na mapie. Jo, ale tu będzie rzeź. Ale tu... One zaczynają atakować w ogóle. Inne moby. Aż zaczęło mi lagować. Dobra, wiecie co? Wyłączę już. Wydaje mi się, że i tak jest ich już naprawdę... No z 1000 na pewno. Z 1000 na... Wow, wow. Minecraft, Minecraft. Spokojnie, biku. Zmieńmy sobie dobre. Okej, okay. Mam nadzieję, że nam się uda w ogóle to przetrwać. Że damy ra... Wow, jak to laguje. Jak to... A nie, nie lag... Coś wybuchło. Coś tam wybuchło. Ej, halo, co tu się dzieje? O nie, jest tam dziura w mapie. Wiedziałem, żeby zapisać, słuchajcie. Wiedziałem, żeby zapisać. Nie wiem, czemu to tak laguje. Myślałem, że będę miał 60 FPS-ów, ale ponieważ, no, nie chcę, żebyście mieli tutaj lagi, to wyłączę shadery na część walki. Możecie też napisać, czy chcecie shadery, czy bez, bo to jest też dosyć istotne. Dużo osób woli bez, a dużo też osób woli z. No, ale tutaj mam więcej FPS-ów, więc będziemy nagrywać bitwy jakby, słuchajcie, bez. Dobra. Czy ja mam wszystkie bronie? Musimy to zobaczyć. Mam bazukę, mam to, dobra, granaty, jedzonko i mamy miecz. Dobra, wiecie co? To jest ten moment, w którym właśnie zaczynamy walkę. Możemy sobie do nich strzelać. Ej, zobaczmy. Wow, wow, ej, one nie prze... Wow, on mnie przez tą... Przez blok mnie rozwalił. Czaicie to? Czekajcie, ja... ej, no nie, przestań się palić. O, dobra, okej, okay. Zjedzmy sobie jabłko. I spróbujmy sobie może do nich postrzelać. W sensie mam bazukę w ręce. Bo to może być zabawne. Uwaga. Wow, widzicie tą animację? Ale to kozackie jest. O, ty ładujesz, dobra, ładuj, ładuj. Pyk. Ale kozak. Ale to jest zarąbiste, stary. Jakie to fajne. Ej, a piłą też mogę cię... Wow, 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 ty mnie zabijesz. Ej, one są mocne. Bardzo mocno atakują, serio. Naładuj tą rakietę i tutaj lecimy z towarzystwem. O dobra, dobra, musimy się uleczyć. Dobra, do wody, do wody, do wody, okej. Zjedz sobie apfel i ten, bo żeby zaczynać dalej, słuchajcie, ich rozwalać. Ale czekajcie, o, co ty gościu tutaj? Co ty jeden z drugim tutaj do mnie bijacie? A wydupiać mi stąd, a wydupiać mi. Zaraz wyjdziemy stąd i się z nimi trochę pościgamy, ale coś czuję, że możemy tego nie przeżyć, wiecie? Jestem, o nie, skończyły mi się na bo... No mam niby naboje. Ej, co? Ja nie wzięłem tych naboi, co było trzeba. Ała, 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 ziomeczku, czemu ty mnie tak bijesz? Ziomeczku, więcej spokoju. Ej, śmieszne jest to, że ten, ta bazuka jakby nie rozwala tych bloków, tylko atakuje w zasadzie, no. Tylko atakuje, nic więcej się nie dzieje. Dobra, wiecie co? Ja musimy zrobić coś ważnego. O, tak, o, musimy sobie tutaj obudować, dobra. Musimy sobie wejść nieco wyżej, żebyśmy widzieli, ale bardzo mało ich jest jakby przy bazie, więc ja bym proponował, słuchajcie, pójść po resztę. Po resztę trzeba po prostu się przejść, bo oni są, słuchajcie, bardzo, shit, oni się ten, jak to się mówi, kurde, zabrakło mi słowa, wow, wow, coś, czemu ja mam taką bazukę tutaj, o co chodzi? Dobra, ładuj tą bazukę, ta bazuka jedyna robi tutaj na hita i... O, shit, zginąłem! Tylko nie to! Nie mieliśmy tutaj ginąć! Shit, dobra, zrespiliśmy się na górze, bo tak powinno być. Teraz pytanie, gdzie są moje itemy? W sumie nie przemyślałem tego, nie dodałem tego, żeby właśnie było można, żebym nie tracił tych itemów. Dobra, zejdźmy sobie na dół. Ja widzę, że to ich bardzo... O nie, nie dasz mi wejść na schody, ty kupo! Wydupiaj! No weź, gościu, no! Nie mogę wejść na schody, czajcie? Jak ja teraz odzyskam itemy? Halo, czekajcie, bo ja czegoś takiego nie znoszę w Minecrafcie. Na moim komputerze takich nie powinno być lagów na shaderach. No ale dobra, nieważne, nie będziemy się tym przejmować. Ja teraz mam pytanie, jak ja mam zdobyć moje itemy, bo to jest naprawdę bardzo istotne, czekajcie. Pierw to ja bym musiał je znaleźć. O nie, znalazłem je, ale tam jest tyle tych ogrów, że my sobie z nimi nie poradzimy bez broni. Totalnie się to nie uda, czekajcie. No nie, no nie, no nie, to jest nie. Tu jest wyjście, no tak, przecież. O nie, jak one przez bloki mogą atakować? Co jest z tym nie tak? Kurde, dwa serduszka mi zostały. Jo, nie wiedziałem, że one będą aż tak silne. Serio są silne te potworki. A ja jeszcze bez zbroi. O nie, jedno serduszko, dobra, nie, wiecie co? My chyba zginiemy tutaj. I to zaraz, przez blok nas zabiją, zobaczycie. Albo i nie? O nie, shit! No kurde, to nie miało tak być.
To nie miało tak być. To całkiem nie miało tak wyglądać, serio. Ja myślałem, że tutaj będzie wybuchy, postrzały. Ale ta bazuka zarąbiście sobie radzi, serio. Ale może, żeby nie było tak, o kurde, żeby nie było tak, że wiecie, będziemy cały odcinek, kurde, tutaj ogarniać, jak tą bazukę zdobyć, odzyskać, to po prostu, słuchajcie, ją wezmę z gamę modę i tutaj, gdzie jest ten Rocketman? Rocketman, halo, halo, bazuka! Bazuka, gdzie jesteś? Gdzie... O, jesteś, dobra, dobra. Ja muszę tylko sobie tutaj... Rocketman, o, możemy sobie... A, mamy tu jeszcze dwa rodzaje w ogóle naboi, dobra. Zobaczmy sobie, jak to zarąbiście działa. Halo? Hi! Wow! Ale to jest naprawdę moja ulubiona gra, słuchajcie, w Minecrafcie od dzisiaj. Zmodyfikowanym Minecrafcie. Spróbujmy sobie tam. Możemy przycelować? Nie możemy. Wow, zarąbiste to jest, serio, to jest kozackie. Myślę, że musicie oglądać tą serię, ponieważ w następnych odcinkach będzie, słuchajcie, więcej broni i to różnej broni. Możecie, tak jak mówię, no, tą serię chcę tworzyć z wami, dlatego fajnie by było, jakbyście... Naprawdę się wysadziłem? Naprawdę to zrobiłem? Kurczę, to nie miało tak być. No ale cóż, słuchajcie, to był taki odcinek pierwszy z drugiego sezonu 1000 mobów versus... budowla. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawiajcie łapki w górę. Jeżeli będzie dużo łapek, to będą często z tego odcinki. Oraz zapraszam nowe osoby, które trafiły na ten kanał przez przypadek. Propozycja, żebyście zasubskrybowali go. To będziecie na bieżąco jak i z tą serią, jak i z moimi innymi filmami. No i oczywiście oglądajcie, słuchajcie, z playlisty. To nie przegapicie żadnego odcinka właśnie z tej serii, więc... To by było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobał powrót tego, możecie napisać, jak dotrwaliście do tej minuty, napisz: tak, chcę drugi sezon, mordo, no. Ja byłem MWK, trzymajcie się, na razie i yo! Puh.